Szanowni Państwo, szykujemy się w Teologii Politycznej do wydania kolejnego, szóstego dialogu sokratycznego Platona w naszej serii Biblioteka Klasyczna. Dialogi sokratyczne Platona są tymi jego dziełami, które umieszczają nas szczególnie blisko historycznego Sokratesa, którym jesteśmy skłonni dzisiaj przypisywać szczególną historyczną wartość, jeżeli chodzi o rekonstruowanie zarówno poglądów filozoficznych, jak i samego sposobu uprawiania filozofii przez historycznego Sokratesa. Tym dialogiem jest Jon. W Jonie Sokrates rozmawia z tytułowym bohaterem, czyli z Jonem, który jest rapsodem biegłym w Homerze. Pokazuje Sokrates temu biegłemu w Homerze rapsodowi, że jego biegłość nie jest rezultatem jakiejś techny, jakiejś sztuki interpretowania Homera, tylko wynika z tego, że jest w nim boska moc. Ta boska moc, która umożliwia mu rozumienie Homera i tłumaczenie go innym, oraz ta boska moc, która znajduje się także u podstawy samego dzieła poetyckiego. Ponieważ poeta jest tym, który dzięki natchnieniu może tworzyć. Natchnienie jest tym, co pozwala tworzyć w poecie wielkie dzieła. Bardzo prosimy Państwa o wsparcie tej naszej zbiórki i o wpłacenie na wydanie Jona. Będzie to grecko-polskie wydanie, poprzedzone komentarzem z obszernymi przepisami i bibliografią naukową. Pierwsze od niemal 100 lat wydanie tego bardzo ważnego dialogu Platona. Dziękuję bardzo.